Co do sadów sokowych. Tak, ja jestem promotorem sadów sokowych od kilku lat, bo już kilka lat temu my dostrzegliśmy, że no, lekko mówiąc, nierozsądne jest przez sadowników produkowanie 5 milionów ton jabłek, jak potencjał sprzedażowy, widzieliśmy tutaj na slajdach za mną, jest 800 tysięcy, 660 tysięcy w 2020 roku, czy jakieś 900 tysięcy w 2019. No, coś trzeba z tymi jabłkami zrobić, tak? No, można je dostarczyć do przetwórni, potencjał przetwórczy systematycznie rósł. On teraz też zatrzymał się na jakimś tam poziomie. Myślę, że też już nie będzie takich wielkich wzrostów. Natomiast zawsze uważaliśmy, że sadownicy powinni podjąć z nami dialog, bo my byliśmy na to gotowi, żeby rozmawiać o tym, po pierwsze, jakie odmiany byśmy chcieli, żeby sadzili, żebyśmy zaczęli rozmawiać o tym, co było też olbrzymim zawsze postulatem sadowników, czyli umowy długoterminowe. My byliśmy zawsze gotowi, zawsze promowaliśmy umowy długoterminowe. Koledzy z innych zakładów pomagali w zakładaniu sadów przemysłowych i tak dalej. My poszliśmy trochę inną ścieżką. Myślimy o tym, że sadownicy powinni przekształcać istniejące sady, bo nie ma raczej sensu dosadzania, ale jeżeli ktoś chce wejść w program dosadzania, nie ma problemu. Dlatego ja nie widzę i od dawna nie widziałem innej drogi dla polskiego sadownictwa niż sady sokowe. I robiliśmy wiele wyliczeń, wczoraj chyba była w Sandomierzu też jakaś konferencja sadownicza, gdzie ktoś tam pokazywał prezentację, ile kosztuje hektar sadu sokowego i muszę Państwu powiedzieć, że to się bardzo pokrywa z tym, jaka była średnia wieloletnia cena za jabłka przemysłowe. Ta cena jest powyżej 45 groszy, a tam było pokazane, że koszt wyprodukowania w takim sadzie sokowym to powinno być, no oczywiście zależy od urodzaju, od zbioru, ale między 35 a 40 groszy. Czyli to, co przemysł proponował i płacił przez te lata ostatnie, to było absolutnie z opłacalnością dla sadowników, którzy skupili się na sadzie przemysłowym. Natomiast jeżeli sadownicy skupiają się na jabłku deserowym, jak ja widzę teraz ostatnio, widziałem szacunki WAPY, gdzie rzekomo mamy w chłodniach 800 tysięcy ton i 180 tysięcy ton idareta. Po co ci ludzie trzymają tego idareta? Ja naprawdę, ja tego nie rozumiem. Ja tego nie rozumiem. Niestety muszę tutaj powiedzieć, że to jest chyba wina braku, no nie wiem, edukacji. To jest rola, nie wiem, Unii Owocowej, Związku Sadowników, żeby tym ludziom przekazywać rzetelną wiedzę, ile tego jabłka jest. Bo my kiedyś zrobiliśmy tutaj, na zaproszenie pana Krzysztofa, pojechaliśmy na walne zgromadzenie Związku Sadowników, żeby zrobić właśnie prezentację na temat sadów sokowych i namówić ludzi do podpisywania umów. I po czym, jak pokazaliśmy statystykę, że w Polsce 80, nawet do 80% jabłek trafia do przetwórstwa, ktoś wstał i powiedział, że brzydko mówię, głupotą. No. Że niemożliwe, żeby, bo mówi, panie, pokaż mi pan jakiegoś sadownika, który ma 60% przemysłu. Ja mówię, no statystycznie to każdy z was. A oni w to nie wierzą, oni to po prostu w to nie wierzą. Nie wiem, nie liczą tych jabłek, które sprzedają. Nie ma fiskalizacji w rolnictwie. Może faktycznie nikt, może większość nie liczy tego, co sprzedaje, tylko pieniądze do kieszeni i tak dalej. Także ja nie widzę innej drogi niż sady sokowe, a z drugiej strony nam jako przetwórcom nie zależy na tym, żeby sadownictwo się skurczyło o 50%. Bo my zainwestowaliśmy olbrzymie pieniądze w przemysł przetwórczy i my chcemy tych jabłek, tak? My chcemy je produkować, dlatego wychodzimy z tą inicjatywą, cały czas prosimy, promujemy, dajemy ogłoszenia w gazetach i mam nadzieję, że w końcu sadownicy zrozumieją, że można produkować sad przemysłowy opłacalnie, tylko trzeba zadbać o to, żeby był mechaniczny zbiór, żeby było mechaniczne cięcie, żeby było jak najbardziej zoptymalizowane nawożenie i opryskiwanie. Oczywiście trzeba zadbać o wydajność. Bo wydajność daje obniżenie kosztów stałych. Ale można to zrobić opłacalnie, można to a my jako przemysł przetwórczy jesteśmy absolutnie gotowi, otwarci i chętni do tego, żeby te umowy wieloletnie podpisywać.
jak zaczęliśmy promować sady sokowe, to wiedziałem, że kiedyś będzie taki rok i uważam, że ten rok będzie przełomowy, bo to jest pierwszy raz, kiedy usiedliśmy do stołu i ze związkiem i w ministerstwo nas wspiera w działaniach, jeżeli chodzi o sady sokowe i z tego, co słyszę tutaj na debacie, wszyscy są za tym, żeby sadownictwo w końcu się rozdzieliło. I żeby przestali sadownicy się oszukiwać, że są producentami jabłek deserowych, kiedy w 60-70%, a niektórzy w 100% dostarczają do przetwórni. Także ja naprawdę liczę, że to będzie rok przełomowy. Bardzo bym sobie życzył to, co powiedział pan Zbyszek, żeby w końcu powstał partner do dyskusji, bo my, tak jak i nasze drzwi są otwarte. Tak? I związek u nas był, i grupy producenckie do nas przyjeżdżają, i z ministerstwem chętnie, jako Krajowa Unia Producentów Soków, rozmawiamy. I my jesteśmy naprawdę otwarci na każdą formę współpracy, bo my, tak jak mówiłem, zainwestowaliśmy bardzo duże pieniądze w polski przemysł przetwórczy. I my nie mamy zamiaru się stąd wycofywać. Tak? My musimy mieć co produkować za 5-10 lat. Dlatego ja bym nie chciał, żeby sadownictwo się kurczyło, tylko żeby się przekształciło. A już wspólnie z sadownikami się zastanowimy, jak to zrobić, żeby jemu też się to opłacało. Tak? My na przykład jako Deler powołaliśmy Fundację Zrównoważonego Rozwoju Polskiego Sadownictwa. Ściągnęliśmy do tego chyba około 10 dużych klientów. Tam jest Pepsi, Coca-Cola, Nestle. To są brandowi producenci, którzy dali nam pieniądze na to, żebyśmy pracowali z rolnikami nad zrównoważonym rozwojem. Żeby to jabłko było tak zwane sustain, tak? Żeby oni później na swoich brandowych opakowaniach mogli wpisać, że to pochodzi ze zrównoważonego sadu. Że tam rolnik oszczędza nawozy, dba o oszczędza wodę, nie zabija miliona pszczół w czasie jednego pryskania i tak dalej, i tak dalej. I my to robimy. Natomiast jak idziemy do klienta, znaczy do sadownika z pomysłem zrównoważonego rozwoju, to on od razu pierwsze co mówi, a ile mi dasz więcej? A ja mówię, a dlaczego ci mam dać więcej? Ja cię nauczę, jak to zrobić taniej. I to ci zostanie. Ale my do tego też potrzebujemy partnerów, bo jak my mamy usiąść, nie wiem, no, mamy te kilkanaście procent polskiej produkcji jabłek przemysłowych, to pewnie, nie wiem, musielibyśmy współpracować, gdybyśmy chcieli bezpośrednio z 20 tysiącami rolników. To jest fizycznie niewykonalne, tak? Ja już się teraz zastanawiam, jak będzie ten program wycofania, jak my mamy z każdym rolnikiem podpisać umowę. No nie wyobrażam sobie kolejki 3000 rolników w Kozietułach. To będzie naprawdę logistycznie duże wyzwanie, ale zobaczymy. Tak jak mówię, wierzę w to, że to jest rok przełomowy, że za rok jak się spotkamy na takiej debacie lub innej, to będziemy mówić, że w końcu coś drgnęło w polskim sadownictwie. Po Państwa stronie producentów jabłek deserowych, że faktycznie się jednoczycie, że promujecie te jabłka, a po naszej stronie przetwórców, że w końcu mamy partnerów do tego, żeby usiąść do stołu i rozmawiać o długoletniej współpracy.